Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Koza FC. No i tutaj także rozpoczynamy już przygodę FIFA 22. Mówię tutaj także, bo jeżeli jeszcze nie byliście, to zarówno na kanale Koza Manager, jak i oczywiście na moim kanale głównym FIFA 22 już jest i, i tam ją sobie ogrywamy w różnych odsłonach, tak więc koniecznie wbijajcie. Bardzo dziękuję IEj za dostęp wcześniejszy do gry. Bardzo mnie z tego powodu miło, słuchajcie. No i miłym mi będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem, jeżeli zasubskrybujecie kanał, bo teraz będą pojawiały się tu filmy codziennie. Nie traktujcie tego tylko błagam, jako takiego zobowiązania, wiecie. Na pewno, ale będę starał się i dokładał wszelkich starań, żeby e, na kanale Koza Menager i na kanale Kozewce filmy pojawiały się codziennie. Słuchajcie, e, nie mam ramki dzisiaj, bardzo mi przykro z tego powodu, ale gdzieś się zgubiłem, e, bo, bo to jest zupełnie nowy komputer, więc, więc trochę nie wiem gdzie ona jest. Trwają poszukiwania, tymczasem rozpoczynamy nową karierę. Nie będzie to oczywiście jednak kariera, e, nie będzie to oczywiście kariera e, klubem, będzie to oczywiście kariera zawodnika. Dziś rozpoczniemy sobie nową przygodę w tym temacie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że tak naprawdę e, to, jestem ciekawy jak to wszystko będzie wyglądało, bo no wy jeszcze tego nie wiecie, ale e, rozpoczynając karierę mieliśmy możliwość, znaczy rozpoczynając FIFA jakby tworzymy swój awatar, który dostępny jest jakby poprzez Volte i no ciekawy jestem jak to będzie wyglądało, bo tutaj tej możliwości importu awatara nie mamy z tego, co widzę, no ciekawa sprawa, więc spróbujemy zrobić sobie mnie jak najbardziej, no podobnego znowuż, prawda, zaczniemy karierę jako ja i zobaczymy, gdzie uda się dojść, to co istotne, to oczywiście... Będziemy rozpoczynali karierę w Polsce tym razem. Wybierzemy sobie jakiś klub e, polski. Wydaje mi się, że powinniśmy pójść gwiazdkami i wybrać drużynę teoretycznie najgorszą. E, więc to jest moje odczucie, jeśli o to chodzi. A e, nie mamy. Nie ma ziet. O, to przykre. No bo myślałem, że będą. E, Albo ja nie widzę, albo nie ma litery Z. Nie będę miał polskiej litery na tym No dobrze, to zrobimy tak, że nie będziemy mieli first name'a eee, Tylko weźmy sobie Weźmy sobie koza I weźmy tutaj eee, K-o-z-i-n Cozinio, A na. jest koza, po prostu. <laughs> tak to rozwiążemy, słuchajcie. Um, I w ten sposób to będzie wyglądało. Dajemy sobie tutaj koza, ok. Um, commentary name, oczywiście, nie będzie. Kitname. Um, no i kitname dajemy koza. No i to powinno być ok. Um, ja lubię numer 8, więc weźmy go sobie. Oczywiście, narodowość. Bierzemy sobie tutaj Polskę, co do tego nie ma um, wątpliwości. Zatem przechodzimy sobie tutaj um, właśnie do. Do Polski, jest Portugalia, jest Polska oczywiście pod Filipinami. No, rocznik bierzemy najmłodszy, no bo uważam, że to ma sens. 2004, nieprawdopodobne. Moje urodziny, weźmy sobie prawdziwe. No i co, jest. Jest chyba ok, prawda? Jest chyba ok, zatem przechodzimy sobie dalej. Jeśli chodzi o wzrost, to wydaje mi się, że ja będę w okolicach 5-6, ale jeszcze to sprawdzę. Ok, mamy to 5-5, czyli trochę mniej niż myślałem, czyli 5-5 i wagowo ustawimy się na 73 kg około, czyli to będzie 100 160, no to będę taki nabity, jak w rzeczywistości może być, ustawmy sobie, no, no chociaż w sumie mógłbym ważyć, czekajcie, bo to jest smukła, to przed... Nie, weźmy sobie. 6, tylko jest ciężko ustawić równo. Okej, okay, dobra, to mamy zrobione. Ym, dobra, tak więc to jest ok. Yy, I co możemy zatem przejść sobie dalej, to potwierdzamy. Yy, pozycja. No nie chcę już być napastnikiem, słuchajcie, nie chcę już być napastnikiem, bo yy, to przerabialiśmy i ta yy, dziewiątka to. To, to było coś, co dawało troszeczkę za mało wpływu na grę, no i zastanawiam się, słuchajcie, najchętniej to bym był chyba jednak środkowym pomocnikiem ofensywnym. E, ja, ja osobiście najchętniej to byłbym. Mm, left forward to by było najfajniejsze, czyli taki kurczę trochę skrzydłowy, ale boję się, że nas ustawiać będzie to mimo wszystko na dziewiątkę, ale czy left forward to jest to samo co winger? Czy to będzie skrzydłowy? To jest pytanie, bo tego nie kumam troszeczkę i, i, i tego nie wiem. No dobra, ustawmy się po prostu jako ym, atakujący pomocnik, ofensywny pomocnik, ym, no i zobaczymy, gdzie nas będzie to rzucało. Może w tym roku można zmieniać pozycję kto wie. Tak więc ofensywny pomocnik. No i zobaczmy głowę. Szczerze powiedziawszy, ta twarz jest całkiem podobna, a ja nie jestem fanem takiego dłubania w tym wszystkim. Tak więc zmienimy sobie tylko karnację. O, ta jest lepsza. Jest jakby bardziej podobna do mojej. Oczy mam zielone, więc zróbmy sobie oczy zielone albo nawet no te są lepsze eee, Dobra, i co? I co mamy dalej? Słuchajcie, nos, to zawsze nos trzeba zrobić Kartofel, bo ja mam kartofel zamiast nosa Jest to jakiś taki kartofel No, mamy jakiś kartofel? O, chociaż ten taki średni kartofel O, o, to, to już bez przesady Aż tak że nie jest eee, O, powiedzmy, że coś, coś, coś Coś, 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 coś tutaj w tych okolicach eee, Niech to będzie nos eee, I dalej mamy usta, to mnie nie interesuje. Interesuje już mnie tylko i wyłącznie fryzura, chociaż ta jest nie najgorsza, ale kolor włosów, już ostatnio może być nawet bardziej taka, o, super. Kolor włosów troszkę mimo wszystko mam, daje mi się ciemniejszy, tylko te kolory to są takie kurczę, ciężko powiedzieć jakie. No zielonych włosów nie mam i mieć raczej nie będę, chyba że coś pójdzie bardzo nie tak. No te są takie, hmm. hm, te są chyba najlepsze. E, Okej, okay. i jeszcze chciałbym. E, facial hair. Tu będziemy mieli facial hair i brodę mam. No powiedzmy, no, tylko, że ta jest trochę za, za gęsta na razie, bo musi mi urosnąć większa. E, czy mamy tu coś fajnego? Jest, mam wrażenie, że te opcje są znowuż bardzo, e, bardzo ubogie. Nie wiem, czy też odnosicie takie wrażenie, ale naprawdę. Wygląda to wszystko dosyć słabo. Zajmiemy się także voltą, słuchajcie, w tym roku na tym kanale, bo ta volta wygląda intrygująco, w moim odczuciu, więc wydaje mi się, że będziemy się również jej przyglądali. Dobra, to mamy zrobione. Jeśli chodzi o kit, no to oczywiście wypuszczony. Jeżeli chodzi o śliwy no to będziemy grali potem tak, ale to zmienimy. Zmienimy wtedy, kiedy zmieni się pogoda. Jeśli chodzi o buty, no to wydaje mi się, że. No tutaj wydaje mi się, że powinniśmy znowu ustawić próg na. Na sponsora e, i tak dalej Więc dajcie koniecznie znać jak to powinno wyglądać e, e, Chciałbym żebyśmy zmieniali Tych e, sponsorów Chciałbym żebyśmy zmieniali słuchajcie tych e, Tych naszych partnerów butowych e, Dlatego czekam na jakieś propozycje Mam wrażenie że tych butów powinno dochodzić Więcej też i, i, i liczę na to Przede wszystkim mam nadzieję że będą też Retro buty bo to jest to o czym mówiłem na swoim Instagramie że e, przecież O właśnie mamy tu F50 Adi zero. E, na swoim Instagramie o tym mówiłem Że super było to że było, że było parę oldschoolowych modeli w zapowiedziach, między innymi um, Wayne Rooney był w, był w butach e, właśnie e, takich mega, mega oldschoolowych, więc wiecie co, ja sobie wybiorę te bez brandu buty, a to jaki będziemy mogli wybrać brand będzie zależało już potem um, od Was, więc weźmy sobie takie pseudo, pseudo adidasy to są. A czekam na to, żebyście wy jakoś zaproponowali to, co... Żebyście wy jakoś zaproponowali to, co... I, i to, jak ma wyglądać system upgrade'u butów. Czekam, szukam jakiejś cieszynki, ale boję się, że one są... Boję się, że one wszystkie są, kurcze. No one są wszystkie takie przypałowe strasznie, nie? E... Szczerze, ta, ta nie jest najgorsza. Ta nie jest najgorsza, chyba... A nie, jednak jest. Ehm, też jest. Czy moglibyśmy dostać coś, co, co nie mrozi? Byłoby mi bardzo miło. No, przecież nie każdy piłkarz robi takie cieszynki. No, dajcie coś, dajcie coś takiego, co. O Jezus, no i, i co ja mam zrobić? Powiedzcie mi. No nie ma nic, co by wyglądało jakkolwiek. Dobra, weźmy sobie. I can hear you klasycznie. No dobra, tak więc to mamy zrobione. Możemy przejść spokojnie dalej. No i przejść do wyboru klubu. Przechodzimy zatem do Polski. Zobaczymy sobie, jak ta Polska będzie wyglądała. Mamy Termalikę z ekstra klasy. Mamy. Śląsk, mamy Zagłębie Lubin, mamy Wisłę Płock, mamy Wisłę Kraków. Wiecie co, wydaje mi się, że tutaj spokojnie em, możemy pójść do Termaliki. To jest taki klub, który jest, em, który jest wydaje mi się, fajny na początek i, i miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj przebić do pierwszego składu, a potem gdzieś z Polski em, wyjechać. Zatem słuchajcie, mamy to co istotne, Strict. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. Bierzemy sobie oczywiście euro. No i co? Ustawiamy sobie na razie poziom trudności na Ultimate. Potem będziemy patrzyli, jak to będzie wyglądało. Oczywiście połowy jak najkrótsze, bo to nie ma sensu dłużej tutaj siedzieć. No i zobaczymy. Ready to shine. No ja jestem gotowy, żeby zabłysnąć. Pięknie prezentuje się ta ekstra klasowa piłka. No pytanie tylko, czy. A w zasadzie jak to wszystko będzie wyglądało, nie? E, jakie będą nowości w tej karierze, bo na te nowości liczę. Tak jak mówię, Volta też zapowiadała się bardzo ciekawie e, przez to, jak nas zaprasza do gry. I, I przyznam szczerze, ja myślałem, że to będzie bardziej ze sobą powiązane. E, to, co fajne, możemy już teraz wybrać jakąś pierwszy... E, możemy wybrać, słuchajcie, tutaj pierwszy, pierwszy trade. I zastanawiam się, co ja bym chciał wybrać tak naprawdę. Możemy wybrać siłę, możemy wybrać staminę przechwyty oraz standing tackle, co mnie tak średnio interesuje. Agility byłoby ciekawe, ale ja nie wiem, czy ja nie pójdę tutaj w long i Nie wiem, czy to mnie najbardziej zainteres nie zainteresuje, zatem pójdziemy tutaj w trade long shotowy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc to mamy... A nie, ja mam jeszcze te skill pointy. Okej, okay, dobra, widzę je teraz, że mamy jeszcze parę skill pointów. No dobra, no to short passing na pewno dajemy. Crossing na pewno musimy sobie dać W dribblingu dodajmy sobie to agility Mamy także ball control Co by nam się przydało Jako, że gramy na, na dyszce Dribbling sobie dodamy No i physical, no to tutaj pójdziemy w staminę No i tym samym Wykorzystujemy wszystkie nasze punkty Fajnie, że od razu coś takiego dostajemy Nie pamiętam, czy to było, czy nie Mamy także perki dostępne Perki są significant, czyli Istotnym boostem do twoich występów Okej, okay. i one jakby się automatycznie Załączają podczas spotkań Kiedy Wbijesz nowy level, możesz aktywować Nowy perk Parę poziomów Okej, okay, dobra Okej okay. I możemy, mamy testować i eksperymentować Okej, okay, czyli mamy możliwość pierwszego Perka Boost defensive abilities to all teammates Okej, okay, czyli tutaj to mi się bardzo podoba Assist trick, czyli Podnosi umiejętności i w ogóle wszystkie atrybuty podań na 15 sekund 15 minut po um, podaniu, znaczy po asyście, Fajne, fajne, fajne e I defensive, czyli co to będzie e Ale nas te defensywne atrybuty w ogóle nie interesują Tak więc e tak naprawdę nas interesuje tutaj ta seria asyst Ją wrzucamy, fajne, bardzo mi się to podoba Troszeczkę podobne do rozwiązania z UFC 4 Między innymi, gdzie mamy e też te atrybuty. Mamy również, słuchajcie, nowe yy, nowe ratingi od menadżera, tak więc yy... Twoje miejsce w drużynie. To jest super sprawa. Yy, więc, więc tutaj mamy, jakby pokazane, jak blisko i tak dalej jesteśmy składu. Mamy dobudować ten rating u menadżera, i, uważa i trzeba uważać, yy, żeby, żeby tutaj nie podpadać. Ok. Yy, spoko. To mi się podoba. To mi się podoba, że ta relacja wreszcie powinna być bardziej rozbudowana. Mamy nawet zdjęcie naszego menadżera. Proszę bardzo. Mariusz Lewandowski. Nie no, piękna sprawa. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. No i mamy turniej. Przed Sezonowy, Leo Messi, zaprezentowany w PZ, my zaprezentowani w Termalice i. No i słuchajcie, i my w tym meczu będziemy grali y, od pierwszej minuty, czy nie? My Pro, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Okej, okay, tutaj fajnie, fajnie, fajnie. Y, co, możemy zagrać w tym meczu? No to co, chyba wystąpimy w tym spotkaniu. Ciekawy jestem tylko, czy od pierwszej minuty, czy zostaniemy wpuszczeni. Z ławki, zostajemy wpuszczeni z ławki. Słuchajcie, piękna sprawa, to jest 76 minuta tego spotkania. To będzie pierwszy mój kontakt z gameplayem FIFA 22, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Mamy oczywiście match objectives, to nie są te wytyczne na ten mecz, je poznamy za chwilę, Zostaną, kiedy będziemy wpuszczeni. No to mi się naprawdę. Naprawdę podoba. Wchodzimy, słuchajcie, za e, wlazło, czy wlazłe. E, no, i, i co mamy zrobić, słuchajcie? E, mam mieć match rating na poziomie 7-0, zrobić dwa przejęcia i strzelić przynajmniej jednego gola spoza pola. E, a, czyli mam sobie wybrać ten objective, e, dwa przejęcia sobie wybieram. Zobaczymy, czy, jak to będzie w ogóle. E, no kamera jest jaka jest, na razie jej nie będę zmieniał, słuchajcie, potem będziemy się zastanawiali. Ehm, powiedzcie mi proszę, czy wolicie, żebyśmy zrobili kamerę w ogóle e, z tyłu, czy żeby ta kamera była... Ajajaj, e... aj, aj, no dawaj, 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 może się uda to przejęcie, może się uda. Czy wolicie taką kamerę jaka jest teraz, czy chcielibyście, żeby ta kamera była e, za zawodnika? Dajcie koniecznie znać, piękna interwencja naszego bramkarza, a ja chciałbym zobaczyć tylko jedną rzecz. Ehm... A, czyli ja podbiłem sobie ten cel. Dobra, e, rozumiem. Teraz, teraz, skumam, o co chodzi. Ja chciałem zobaczyć tylko jedną rzecz. E, ale nie mogę zobaczyć. Chciałem zobaczyć, w jakiej my formacji gramy, bo ja troszeczkę nie wiem. Znaczy, wiecie o co chodzi. Ja nie wiem, na jakim miejscu na boisku jestem i tego, wydaje mi się, mi nie pokazano. I, i, i ja mam wrażenie w ogóle, że mamy dużo cech defensywnych i to mnie troszeczkę martwi. Że my jesteśmy w ogóle bardzo mocno tutaj pchani do, do środka, do defensywy. I, I jakby albo ja coś źle kliknąłem i nie zauważyłem, i zrobiłem z siebie SPD, albo coś tu jest bardzo dziwnie. Tak czy siak, tracimy bramkę na 0 do 2. Ładne dośrodkowanie. Nie wiem, czy to ja powinienem przykryć, czy nie. Nie żebym wiecie, tutaj nie wierzył w naszego trenera, ale to, że nas dał do. To, że nas dał do. Tak głęboko w polekarne jest dosyć śmieszny. Nie widzicie ratingu, to już wiem, że miejsce na kamerę będę musiał zmienić. To musicie mi wybaczyć. Ładnie ta piłeczka krąży, słuchajcie. Ja spróbuję tutaj wjechać w polekarne gdzieś się znaleźć, ale nic z tego nie wyszło. Nie wpłynęło to na nasz rating. No w zasadzie, poczekajcie, no to, to trzeba zmienić. No i tak będzie lepiej na karierę zawodnika, żeby, żebym ja znajdował się w tym miejscu. No, bez sensu sobie podbiłem ten rating, znaczy ten, te przejęcia. Ja trochę źle zrozumiałem, po prostu to, co tam chodziło. To, co jest fajne, zobaczcie, że możemy tutaj prosić partnerów o to, żeby dobiegali z pressingiem. Aczkolwiek teraz mam wrażenie, że oni nas nie posłuchali. Ja trzymam L1 i tak, jak bywało, to trzymam pozycję, więc jest to fajna opcja. Schodzi teraz jeden z naszych do boku. No i wywalczył rzut rożny. Znaczy, wywalczył. No, wybija piłkę na rzut rożny. No, doczekamy sobie do końca tego meczu. bo Jestem bardzo ciekawy. Mamy pokazanego chyba piłkarza, którego mam kryć. Mam wrażenie, że o to chodziło. Są groźni z tych stałych fragmentów swoją drogą. Mam nadzieję, że o to chodziło i, i, i że tak jest, bo to jest naprawdę fajne, jeżeli rzeczywiście te zadania będą jakoś lepiej porozdzielane. Ja o piłkę nie prosiłem. Chociaż nie, to nie jest ten, co mam kryć, bo on był teraz przy mnie i. I nie miałem i tak co zrobić, tylko trochę nie miałem z kim grać teraz Teraz możemy wpuszczać ciebie w uliczkę Okej, okay, to było dobre podanie Mamy jeszcze piłkę, uderzenie No i byłem bliski pierwszej bramki Znakomita interwencja bramkarza Fajnie to wyglądało, słuchajcie Otoczony przez rywali byłem w stanie jeszcze oddać strzał No i tylko bardzo dobre zachowanie pera sprawiło No, że nasz trener jest załamany Zejdę sobie tu na krótko, bo oczywiście ja nie mam co prosić, nie mam co, co tutaj walczyć o, o, o... Wiecie, granie gdzieś, e, gdzieś na głowę, więc tutaj chciałem zabezpieczyć. Możesz mi zgrać piłę, super. Ja teraz nie mogę stracić, chcę dać to do boku, okej. Okay, fajnie, to może pozwoli nam zawiązać jakąś ciekawą sytuację. Będę schodził, szukał tej gry, widzę cię tam wysoko, ale już nie zdążyłem podać. Ale słuchajcie, ma, zaliczyło nam to jako great pass. Okej, okay, więc nie jest najgorzej. E, może schodzę tu do gry, szukam możliwości tego, żeby zrobić miejsce dla partnerów i dla siebie, ale już nie zdążyłem zagrać. I od razu widzicie, trzech do mnie doskoczyło. Nie wiem o co chodzi troszeczkę, czy to jest jakaś nowa funkcja w, e, w asystencie, znaczy tym, Boże. No wiecie, tej funkcji, co, co, co się włącza, żeby tam pokazywała różne rzeczy na padzie. Jak to się nazywa? Trener? Nie, nie pamiętam. No to, co zawsze się wyłącza, nie? Więc nie wiem, czy to jest jakaś nowa funkcja tego. Czy to jest specjalnie skrojone pod tryb, pod tryb em, kariery zawodnika? O, jeśli o to chodzi, nie mam pojęcia. Wiem, że mogę teraz spróbować uciec. Ok, mamy jeszcze możliwość grania do boku. No teraz się wcielę w rolę dziewiątki. Nie spaliłem tego, ale to podanie było dramatyczne. No staram się być, czekajcie, jak taki. Dzieciak, który wchodzi i chce się pokazać, troszkę jak na przykład Kozłowski w reprezentacji Polski, który e, chce być aktywny i pokazać, że nie boi się gry. No i wydaje mi się, że to nam się akurat e, udało. Zatem mamy za sobą bardzo w moim odczuciu udany debiut w, e, no, w Termalice. E, no, no, porażka oczywiście boli, ale to jest porażka przedsezonowa, więc nie ma co tutaj za bardzo, wiecie, płakać. Mamy y, nasz występ w liczbach. Jak widać, zagospodarowaliśmy mocno lewą lub prawą część boiska, zależy jak na to patrzeć. Przebiegliśmy 4,6 km w minut 15, co chyba nie jest złym wynikiem, przyznam szczerze. Y, no, no, byłem aktywny, byłem aktywny. I to mi się podoba. Best rated players po naszej stronie, jesteśmy w topowej trójce, więc to na pewno cieszy. No, oczywiście odbiegamy tutaj od naszych rywali, no bo ci zdecydowanie byli lepsi, bo wygrali mecz. Statystyki meczu takie, takie w sumie, mimo wszystko, bardzo wyrównane. Więcej tutaj nic nie zobaczymy, więc możemy sobie przejść dalej. Oczywiście mamy podsumowanie, no i muszę powiedzieć, że to mi się podoba. Jesteśmy jeszcze w szatni, czekajcie, jesteśmy w szatni. Rozmawia z nami trener, który, który jest na nas zły za tym występ. No bo sprawda jest taka, że nie wykonaliśmy tych zadań. Tak więc, początkowy entuzjazm, który ja miałem w sobie, sprawia, że znaczy on teraz gaśnie. On teraz po prostu gaśnie, bo nie wykonaliśmy żadnego założenia menadżera. Więc, jeżeli chcemy grać w drużynie, to musimy się słuchać trenera. Okej, okay, okej, okay. dobra, to, to, jest, to jest bardzo istotne, żebyśmy o tym wiedzieli. Widzimy tutaj player Growth, ale nie wiem, czy my możemy cokolwiek w tym momencie zrobić. Nie, bo tutaj czekamy na te skill pointy, które pozwolą nam się rozwijać. Zatem co, no, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przejść dalej. Mamy oczywiście możliwe treningi do zrobienia, ale tym nie zajmiemy się dzisiaj, bo już dzisiaj się niczym nie zajmiemy, bo to jest koniec tego odcinka, pierwszego, pierwszej przygody kariery zawodnika. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Będziemy sobie na tym kanale mieszali i fut, i karierę zawodnika, i możliwe volte. Różne rzeczy będą się tutaj działy, bo po to jest ten kanał, żebym mógł sobie na niego wrzucać to, na co tylko mam ochotę, ale będą to rzeczy takie, no, nie, nie będzie tutaj jakichś rzeczy, których się nie spodziewacie, czyli po prostu no, będą też jakieś tier listy i tak dalej. Dajcie koniecznie znać z tymi butami. No i co, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Słuchajcie, zupełnie nowa kariera zawodnika i uważam, że ona jest naprawdę ciekawa. Naprawdę to ma potencjał, żeby nie znudziło nam się tak szybko, jak znudziła się poprzednia, chociaż ona Wam się podobała bardzo. No i przede wszystkim e, jutro możliwe, że zainteresujemy się tą Woltą, bo, no bo ona też może być całkiem interesująca, ale za dziś bardzo Wam dziękuję. Liczę, że taki odcinek Wam się podobał. No i co, widzimy się już. Jutro na tym kanale godzina uploadów to będzie prawdopodobnie godzina 12. Wiem, że dzisiaj ten film się nie pojawił o tej godzinie, ale słuchajcie, no dużo się dzieje, muszę wskoczyć we właściwe ryzy, muszę wskoczyć we właściwe tory. Dajcie mi chwilę czasu.